Historia, która wydarzyła się naprawdę. Tatuś mówi, że Boga nie ma, że Chrystus był zwyczajnym człowiekiem, że religię wymyślili ludzie. Wstrząsnęła rodzicami na całym świecie. Tatuś nie wierzy w niebo ani w piekło. Nie modli się nigdy, nie przystępuje do Komunii Świętej. Dziecko, które poświęca własne życie dla ratowania duszy swojego taty. Co dzień wieczorem odmawiam różaniec, klęcząc przy swoim łóżeczku. I po każdym zmówionym dziesiątku dodaję prośbę, by mały Jezus nawrócił tatusia. I połowę wszystkich cukierków i ciastek, jakie dostaję, oddaję ubogim, których proszę, żeby się modlili za nawrócenie tatusia. Ofiara miłości. Do nabycia w księgarni. Do widzenia, tatusiu, w niebie. To dla ciebie. Czas dla dzieci. Czas dla rodziny. Miłość to obecność. Słuchaj, czerp i rozmawiaj. Spotkanie z powiastkami kanonika Schmidta. Echo. Mały Boguś nie wiedział jeszcze, co to jest echo. Pewnego dnia, znajdując się na łące, zaczął krzyczeć: hop, hop! Hop, hop! I natychmiast usłyszał podobny krzyk wychodzący z sąsiedniego gaju. Myśląc, że się tam ktoś ukrył, zawołał zdziwiony: kto ty jesteś? I znowu głos tajemniczy krzyknął: kto ty jesteś? Na to Boguś krzyknął: jesteś głupi! A z gaju podobny głos zabrzmiał tymi samymi słowami. Boguś rozgniewał się i od słowa do słowa coraz gorzej traktował nieznajomego, który, jak mniemał, był ukryty w gaju. Echo powtarzało jak najwierniej wszystkie jego wyrazy. Wreszcie zniecierpliwiony pobiegł do gaju, aby poszukać owego jegomości i rozprawić się z nim oko w oko, ale nie znalazł nikogo. Wtedy wrócił do domu i opowiedział całe zdarzenie matce, skarżąc się na nieznajomego śmiałka, który ukryty w gaju kłócił się z nim słowo za słowo. Na to matka odrzekła: zaręczam ci, Bogusiu, że nie dając powodu, nie doznałbyś obrazy. Musiałeś pierwszy zacząć, bo to, coś słyszał, było tylko echem twoich własnych wyrazów. Gdybyś się odzywał grzecznie, gaik z pewnością byłby ci grzecznie odpowiedział. Podobnie dzieje się i w życiu powszednim. Postępowanie drugich z nami jest najczęściej echem naszego z nimi postępowania. Gdy jesteśmy dla bliźnich życzliwi, uprzejmi, i oni dla nas zachowują uprzejmość i życzliwość. Jeżeli zaś przeciwnie, obchodzimy się z drugimi niegrzecznie, nieuprzejmie, i od nich nie możemy się spodziewać czego innego. W każdym miejscu, w każdej dobie, jak ty komu, tak ktoś tobie. W jakiej ty do gaiku odezwiesz się mowie, taką ci słowo w słowo i gaik odpowie. Zaczerpnięte opowiadania pochodzą z dzieła 150 najcelniejszych powiastek kanonika Schmidta. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz na stronie najgłowie.pl.